Na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus. Twoja mrówka w UK. Good morning. Słuchajcie, dzisiaj z rana piątek, piąteczek, piątunio. Dzień dobry wam wszystkim. Tu jesteśmy pod Selko, bo zajechaliśmy w pierwszej kolejności po płyty na podłogę. Musimy się wydać. Sekunda 5. Jeszcze tylko maskę trzeba włożyć. Karol już wózek wziął. Jeden wózek wystarczy? Wystarczy jeden wózek? Słabo, nie? Właśnie, czekajcie. Ja muszę wziąć drugi wózek. O. Zobaczcie, jak wygląda w ciapki mój van. Good morning. Gdzie jest ochrona, się pytam? Gdzie? Szukacie pracy? Selko, szukają pracy. Ludzi do pracy. Chyba wszędzie już teraz szukają ludzi. Z tego co wynika. Ręczny sand. Ups. Przepraszam. Zobaczymy po ile płyty mają teraz. Czy coś zmieniło. Ale tu bałagan jest zawsze i zawsze po prostu, nie? Zawsze stoją jakieś puste wózki. W połowie napełnione. Tam cała kolekcja wózków stoi. Tu mamy płyty OSB. Ale my płyty już raczej nie potrzebujemy. My potrzebujemy płyt podłogowych. Mamma mia. Na cholerę te wózki tu stoją. Ty. Jezus. To jest bałagan. I co teraz? Płyta kosztuje 9,95. 18. No ale nie mamy wyjścia. Cenowo to wyjdzie tak samo, jakbyśmy kupili całą płytę OSB. Tylko wydaje mi się, że ta jest mocniejsza, jeżeli chodzi o podłogę, więc nie będziemy kombinować, bo mieliśmy tam przemalować ewentualnie, jakby zostało. I rzucić tamtą płytę, ale po co ryzykować, nie? Także ładujemy 18 płyt i lecimy dalej. Słuchajcie, robimy od razu zakupy na dach. Czyli tutaj, ja wiem, że zostało trochę farby nam na samochodzie i weźmiemy po prostu jedną dodatkową. To na pewno nam starczy, bo farby to dużo nie poszło, nie? Farby to już wiesz. Powinno starczyć farby, bo tu jest 25 w tej puste. I tak samo wezmę tej rezyny na syną puchę, bo my... A co to jest? A nie, myślałem, że inny kolor. I tu mamy rezyna i ona jest niby wystarczająca na 6-7 metra kwadratowego. Rezyna. Tu jest tylko farba. Po tej stronie. Czyli tak, to mamy. Wiaderka nie mamy jakiegoś. Nie wiem, czy tu są jakieś wiaderyczka, czy wszystko wymiotło. A tam są, no to wiaderko potrzebne. Wałeczek jakiś będzie potrzebny. Taki. Są specjalne wałeczki. Wiem, że mamy ogólnie gdzieś ten mały wałeczek. Przecież się nie psuje, nie? No, o nie. Ale przyda się ten szerszy. I weźmiemy co? Wałki, nie? Do tego. Żeby to szybko rozprowadzić. Czy top coat, czy ten, to potrzebujemy, nie? Jest dwa pędzle. Trzy jakieś tanie. To tylko kwestia ogarnięcia tej ilości, tej rezyny. Co to taka cena jest? Tu masz 86 funtów za tą duży baniak. My prawie potrzebujemy 3 baniaki. To jest akurat drogie. Szok. Trzeba. Dobra, lecimy z tym. Ładowane. Zamykam ten bajzel.
lecimy jeszcze do sklepu kupić primer. W ogóle chciałbym wam powiedzieć, że już nie ma ochrony, która sprawdza, czy noszą ludzie maski, czy nie. W ogóle nie było żadnej ochrony. Odnoszę takie wrażenie, że selko trochę spada na psy, jeżeli chodzi o pracowników. Już tak to wszystko słabo dzisiaj tu wyglądało. Już tak strasznie pusto nawet, mógłbym powiedzieć, nie? Ludzi brakowało tam, nie? Za tą szybami, nie? Zawsze tam pełno ludzi, a to tak, jedna na kasie, jeden gdzieś tam latał po tym tylko, słabiutko, tak, nie? Gdzie kluczyk posiadam? Idziemy jeszcze tylko do sklepu po tego primera. Po wkręty. I po wkręty po drodze, nie? Dobra, let's go! Dzieje, nie? Jedziemy sobie samochodem, patrzymy, a to taka informacja. Free breakfast. W piątek. Sprawdźmy to, czy to jest prawda. Idziesz? Nie. Aha, ty się wstydzisz. Jak ja przyjdę z kanapką, będziesz zdziwiony, kurwa. Co, nie dostajesz? To jest tragedia. Hello? Nie wiadomo, czemu jest. Zasnął, słuchajcie, w drodze do kibla. Teraz poduszkę ma poduszkę? Widziałeś? Teraz gościa obudzimy. Dobra. Zostaniesz chwilę, nie? Chodźcie, gościu zasnął, nie? W kiblu. Ale to jeszcze, żeby był męski, to jest damski kibel. Hey! You okay? You okay? Wake up! Wake up! It's a female. Female entrance. You're on the female toilet. Stand up. 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 Okay? Hi, come on. Stand up. Stand up. Hi. Take care, alright? Dobra, idziemy do klienta, mam spotkanie. Słuchajcie, chłopaka mijałem jeszcze raz i mi podziękował, że go podniosłem, bo oglądał się za siebie tam na te miejsce, oczywiście bezdomny, powiem wam szczerze, ale powiedział mi, że tyle ludzi przechodziło obok mnie, chciałem wstać, a nikt nie chciał mi pomóc. Znaczy wiesz, pewnie nie mówił nic, bo był w takim stanie, jakim był, tak? Ale podziękował mi. I zadałem mu kilka pytań, okazuje się, że jest bezdomny, że mieszka na ulicy od kilku lat. Masakra, słuchaj, młody chłopak, nie? To nie jest fair, powiem wam szczerze. Dzień dobry, jeszcze raz. Po tych wszystkich podróżach porannych, po materiały, mamy płyty, mamy do dachu rzeczy. Karol już jest na dachu, tam przykręca te płyty, które nie zostały przykręcone. Dzień dobry. Jacek, za chwilę będzie się brał za pompę, filtr i podłogę. Najpierw właśnie, dokładnie. Good morning. Good morning, morning sir. Tutaj, słuchajcie, światełka już lecą do góry, pierwsze. Za chwilę chłopacy nam się przeniosą, ponieważ będziemy potrzebować trochę miejsca tutaj dla Jaca. Karola nie zobaczycie, bo Karol jest po drugiej stronie. Karol? No, tam jest, boski. Dotknąłem tego. Zobaczcie. Fucking hell. Ja pierdzielę. Spróbuję pokazać, co tu się dzieje, bo już zacząłem go oklejać. Przytarłem jeszcze plastiki z tej strony. Także zaraz będziemy ready. Jeszcze Karol mi tylko pomoże go okleić. I go psiknę. Także będę was update'ował, hej. Co tu się dzieje? Van już jest praktycznie oklejony dookoła. Poprimerowany jeszcze, przygotowany jeszcze w wielu innych miejscach. Odkryliśmy kilka elementów, tu zaraz... Dobra, jest 30
1% baterii. Także szybki obieg dookoła. Musiałem ją zmienić. Jeszcze przykryjemy tylko kółka. To jeszcze tam trochę było kilka rzeczy poprawionych. Przy okazji Karol pomógł mi okleić, bo mamy dzisiaj elektryków, mamy Jacka tam z pompą, więc ogólnie mało miejsca dla nas wszystkich. A my znaliśmy akurat chwilę na to. O, ale będzie ładnie. Muszę się pochwalić, że mam pomalowanego vana. Całe na białe, proszę Państwa. Zostaje mi tylko złożyć kilka elementów i jestem ready to go. Da się? Da się. Wystarczy trochę chęci, słuchajcie. Poza tym chłopacy tam dalej działają, elektryk działa. Tam się dużo nie zmieniło, oprócz tego, że pompa zostaje przeniesiona. Cudo. Super. Wiecie, ile ja bym zapłacił za to w warsztacie? A tak to 2 dni pracy miałem gdzie u klienta i poszło. Jeszcze trochę farby mi zostało, więc odczekam chwilę i tam sobie tak, wiecie, potaczuję jeszcze jakieś miejsca, gdybym coś przeoczył. Poza tym co? Tutaj. Tutaj się dzieje. Jacek składa rury, jeszcze trochę tutaj zostało. Nie wiem, na jakim etapie to tam jest, z tamtej strony. Że wszystkie rury będą w podłodze. Nic nie będzie się zachodziło. Większość elektryki już ogólnie mamy. Światełka. Poza tym jeszcze tam klient wymyślił sobie hiter na zewnątrz, który będzie wisiał tu gdzieś. Także tysiące kabli. Działamy. Poza tym wszystkim co? Światełka pójdą tutaj. 6 lampek. Też będzie fajnie. Jeżeli chodzi o budę, też dużo się nie zmieniło. Płyta została dokręcona u góry. No i myślę, że w poniedziałek to będziemy mogli już tutaj kombinować z dachem ogólnie. Także jeszcze tylko dowiemy się od klienta, jaki kolor fejsy wybrał. Dam wam znać. Hej. Powiedzcie. Oh yeah, udało się. Ktoś do mnie dzwoni? I don't know. Rudolf do mnie dzwoni. Muszę do niego dzwonić za chwilę. Także ja mam tu już skończoną pracę. Zostaje mi tam odświeżenie plastików, ale to sobie zrobię, kiedy będę miał na to chwilę. Poza tym van jest obmalowany. Cały, słuchajcie. Świeżutki. Bialutki. Piękniutki. I o to chodziło, prawda? Także chłopacy jeszcze walczą z pompą. Ja sobie tu pozbieram graty i później na koniec wam pokażę, co udało się działać. Let's go. Chwalić, no bo zobaczcie. Pompa działa z powrotem. Jacy ogarnął. Także super. I ciśnienie wszystko jest. Wszystko działa, tu żeśmy dolewali wodę, dlatego trochę wody jest, bo trzeba było ruszyć pompę, ale no nie, no jest rewelacja. Mamy wszystkie rury tutaj, po tej stronie tu mamy miejsce na piec. Elektryk ogarnął nam praktycznie cały pierwszy fix, no chyba cały z tego by wynikało. A nie, tu brakuje puszek wycięcia, ale to jest jakiś pierdół. Poza tym wszystko inne mamy, a i tam jednego gniazdka. Rury wszystkie udało się Jackowi schować w podłodze, także nie będzie trzeba tutaj żadnej zabudowy głupiej robić. Także no, jest trochę rzeźniano, ale nie było innego wyjścia, no trzeba było to pokombinować. Ważne, że Jacek zrobił rurka do rurki po kolei, bo można było się przy tym pogubić, wam powiem szczerze. Fuseboard będzie po tamtej stronie. Nie no, jesteśmy w domu. Teraz to już jest super. I'm your neighbor! This is my small townhouse! Oh yes, you see, I saved 2,500 pounds this way. I nie pożegnałem się. To się żegnam. To miłego weekendu wam wszystkim życzę. Klienci zadowoleni, pompa działa, klient zadowolony, wszyscy zadowoleni dzisiaj są. W ogóle jaka pogoda nam trafiła jeszcze dzisiaj, nie? A miało lać. Mam nowego vana, słuchajcie, cały biały. Wyhaczyłem go na Allegro. Jest piękny. Także zdążyłem. Udało się. Akurat trafiłem w pogodę idealnie. Także
farba już się już wyschła, powiem wam szczerze, na tyle, że można spokojnie nim jeździć. Ona się tam jeszcze będzie utwardzała przez kilka godzin, dlatego nie śpieszę się z napisami. Napisy odbiorę w poniedziałek i je też okleję od razu, także będzie reklama, następna jeżdżąca reklama, także super. Jacek jeździ niebieskim, pojechał do domu. Ja będę jeździł tym. Elegancko. Także miłego weekendu wam wszystkim życzymy. I do zobaczenia w poniedziałek. Cześć.